ten system ICF już wchodzi. PFRON, minister zdrowia przyjął to jako wytyczne i już też jest zobowiązany PFRON. PFRON w swoich programach już tą klasyfikację funkcjonowania i niepełnosprawności wprowadza, więc myślę, że wie pani, to jest taki dobry, żeby czymś takim... Ja nie wiem, czy propaganda, czy nie. My się z tym zderzamy, bo mało kto to rozumie w Polsce, bo jakby wyskoczenie z tych torów starego myślenia, starego orzecznictwa, to też będzie proces. Natomiast powiem szczerze, tak osobiście jestem zadowolony, że to się pojawia, jeżeli mówimy o... Bo są dwie takie klasyfikacje. Dla dorosłych, dla dzieci, prawda? I ta dla dzieci jeszcze nie jest przetłumaczona dobrze, bo tam są takie rzeczy, które wymagają poprawek. Natomiast dla osób dorosłych, właśnie o tym programie, o którym Państwu mówiłem, Trwonowskim, dotyczącym zatrudnienia stomatologicznego, już ta klasyfikacja jest elementem, który będzie testowany, ćwiczony w praktyce. Więc jakby są takie jaskółki, pewnie do zmiany systemu, to co mówił pan Waszkiewicz, jeszcze daleko i to jest proces, dużo rzeczy nas czeka, natomiast są jaskółki. To nie jest propaganda, bo tego doświadczamy, tego ćwiczymy, natomiast na pewno to jest długi proces. Właśnie nie ma żadnego powodu, żeby to był długi proces. To jedną decyzją, jednym posiedzeniem wspólnym ministra pracy i polityki społecznej z Ministerstwa Zdrowia można zrobić, połączyć, zmienić koncepcję systemów orzeczniczych i można by to było zrobić, nie trwałoby dłużej 10. Tylko po prostu nic się nie robi oprócz tego, że się propaganda. Ma pani rację, można zrobić, ale trochę jako organizacje pozarządowe powinniśmy po prostu, no żyjemy w takim świecie, jakim jest. Polityka jest jaka jest, politycy są jacy są i po prostu w tym świecie musimy dalej funkcjonować, próbować wygenerować zmiany. Pani, powiem, że to w jednym ministerstwie się nie komunikuje, to jest dla mnie nic nowego. No, pracujemy w Fundacji Aktywizacja z kilkoma innymi organizacjami. Przy grupie takiej zespole powołaliśmy zespół przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która zajmuje się kwestiami niepełnosprawności w następnym okresie programowania. Napisaliśmy priorytety, można się z tym zapoznać, wszystko jest w sieci, co chcemy. I wiemy pani, na czym polega główne zadanie tego zespołu? Na noszeniu korespondencji między ministerstwem, bo biurem, ministerstwem rozwoju, funduszem i tak dalej, bo to tak naprawdę oni w ogóle się nie komunikują. W ogóle się komunikują. Zajmujemy się koordynacją pracy rządu w kwestii włączenia osób niepełnosprawnych w fundusze europejskie. Tym się zajmuje przynajmniej dwóch pracowników fundacji od pół roku. Tym, żeby skoordynować pracę rządu tak, żeby sytuacja osób niepełnosprawnych w następnym okresie programowania była, żeby były tam środki na państwa działania, na różne działania, na to, żeby samorządy infrastrukturę odpowiednio zbudowały. O tym się wszystkim się zajmujemy, o tym, żeby konwencja była wdrażana, to my o to po prostu koordynujemy w tym zakresie pracę rządu. Tak to wygląda, no ale my się po prostu godzimy się z tym, że jest źle, więc trzeba to zrobić w ręce i przenieść i zanieść ten pismo. Proszę Państwa, czy jest Państwa jeszcze ma pytanie? Mamy niepełnosprawny rząd. Czy ktoś Państwa jeszcze ma pytanie? Proszę bardzo, Pani Małysz. Może nie tyle pytanie, ile wniosek, ponieważ Państwo wszyscy tutaj niewątpliwie mamy dobrą wolę działania na rzecz osób niepełnosprawnych i to w różnych dziedzinach. Z takim naciskiem dzisiejsza konferencja tutaj sugeruje aktywizację zawodową. Ja jestem wdzięczna też jednej i drugiej Pani za poruszenie tematów, które także wymagają dopracowania, być może na jakiejś następnej konferencji o podobnym temacie. I ja chciałabym też dorzucić jeszcze jeden temat, który wymaga bardzo dużej uwagi i wnikliwości. Problem osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji takiej społecznej prowadzonej w ramach ośrodka. Te osoby ze względu na swój stan zdrowia zmuszone są pozostawać w swoich środowiskach domowych pod opieką rodziców. To jest jedno zagadnienie. I drugie, sytuacja starzejących się rodziców takich osób niepełnosprawnych. Na przykładzie naszego stowarzyszenia naprawdę mamy bardzo dużo dowodów, że te właśnie środowiska wymagają naprawdę już takiego zorganizowanego wsparcia
zarówno ze strony organizacji, jak i ze strony już konkretnych instytucji. MOPS-y, GOPS-y nie są w stanie udźwignąć tych tematów. My ze strony naszego stowarzyszenia, akurat w ramach poprzedniego projektu, zorganizowaliśmy tak zwane działanie domowe wsparcie indywidualne dla takich właśnie rodzin. Wiemy, jakie to miało ogromne znaczenie dla tych rodzin, jak pomogło choćby na kilka godzin dziennie odciążyć rodziców od naprawdę poważnego ciężaru, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, związanego z opieką nad tymi osobami. I ja dziękuję bardzo, także polecam ten temat, bo jest to temat, który jest naprawdę bardzo ważny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Wobec tego kończymy naszą dyskusję. Bardzo proszę, żebyście Państwo zechcieli, w jednym zdaniu dosłownie, bardzo proszę, podsumować tę debatę, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, wiem, w jednym zdaniu się nie da. Przypomnę, rola działań partnerskich na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich. Co trzeba zrobić, żeby tych partnerstw było więcej, żeby były lepsze? Pani Ewelina Polak. Żeby osoby na przykład niesłyszące z terenów wiejskich, czy to z małych miasteczek, mogły się aktywizować i żebyśmy mogli coś działać tak systemowo, razem czy w partnerstwie, to oczywiście trzeba pokonać tę barierę w komunikowaniu. Wszędzie muszą nam towarzyszyć właśnie osoby wspierające, choćby nawet jak taka dzisiejsza konferencja. I chciałabym, żeby coś w tym kierunku robić, żeby właśnie egzekwować, wprowadzać to, co my potrzebujemy niesłyszący. Czy praca w zakładach pracy dla osób niesłyszących. Wszędzie to wymaga na przykład podpisywania, nie wiem, na szkoleniach BHP musi być fachowiec, musi być tłumacz języka migowego. Także wszędzie potrzebujemy takiego wsparcia. Zresztą każdy niepełnosprawność ma swoje problemy, a my mówimy to o swoich. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, proszę. Idziemy po kolei. Ja muszę podziękować tutaj panu, który siedzi po mnie, bo ma naprawdę bardzo dobre pomysły. Zaproponował wspólne spotkanie tutaj na terenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, że zaprosimy wiodące organizacje pozarządowe do dialogu i myślę, że to zostanie zrobione. Pan mówił też, żeby promować te organizacje, te podmioty, które staną do konkursu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, które będą miały w swojej ofercie partnerstwa lokalne. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Kuś. Nie, może powiem jednym zdaniem, że trzeba rozmawiać, trzeba szukać rozwiązań. Partnerstwa są trudne, bo to jest, wiecie Państwo, trochę jak w małżeństwie, tak? Że coś nas łączy, może to daleko idące jest. Daleko. A coś ludzi łączy, no tak, z daleka. A więc nie. Ale trzeba uzgodnić sposób porozumiewania się, trzeba jakby znaleźć coś, co jest wspólne, co jest siłą, co jest pozytywne. Ja tak nie bez powodu mówię, że tak pozytywnych, bo jakby utyskiwać to każdy z nas znajdzie tam setki pewnie powodów, natomiast no tak jestem nauczony, żeby szukać rozwiązań i myślę sobie, że to ta współpraca partnerska z samorządami, ale nie tylko, bo międzysektorowa, to jest najważniejsze zadanie chyba, jeżeli patrzymy z perspektywy demokracji takiej obywatelskiej, z takiego rzeczywistego włączenia osób no, słabszych. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Sobczyński. Trzymaj, żeby mówić o tutaj roli partnerstwa, najpierw trzeba to partnerstwo stworzyć. I myślę, że tutaj to, co pani prezes mówiła, to najpierw trzeba pokazać samorządom, że jako przedstawiciele podmiotów trzeciego sektora, organizacji obywatelskich, jesteśmy pełnowartościowymi graczami w tej grze i jakby interesy czy cel mamy wspólny z samorządem. I tu musimy się zdobyć, jak te partnerstwa stworzyć w każdej gminie, w każdym powiecie, żeby mówić wspólnym językiem. Dopiero potem, myślę, że na następnym etapie, na następnym krokie będzie jakby mówienie o tym, co możemy wspólnie razem zrobić. Dziękuję. Ja jestem optymistą i chciałem zacząć od tego, że my już mamy przyczółki partnerstwa, prawda? Można wskazać powiaty, gminy, w których współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a samorządami świetnie funkcjonuje. Myślę, że samorządowcy nawzajem się podglądają i będą powielać te rozwiązania.
na koniec wrócę do tego, o czym mówiłem w trakcie, że według mnie, aby cokolwiek zrobić na terenach wiejskich, to trzeba zacząć od edukacji. Dziękuję. Bardzo pięknie, płynnie, edukacja, proszę bardzo. Aktywizacja, nowe technologie, pani Mi się wydaje, że najważniejsza jest po pierwsze otwartość osób, które i organizacji, które do tego partnerstwa miałyby przystąpić. Po drugie dialog, a po trzecie też zrozumienie swojego miejsca w tej grze i miejsca drugiej strony. Znaczy, wydaje mi się, że każda ze stron, tak organizacja pozarządowa, jak i samorząd, czy na przykład biznes, muszą mieć, zdawać sobie sprawę z tego, co w tej dyskusji, którą prowadzimy w tym partnerstwie, co jest naszym celem. Samorząd powinien zrozumieć, że organizacja nie jest tak jak tu pani powiedziała, nie przychodzi tutaj, żeby po jałmużnę, tylko organizacja przychodzi, bo wie, jak zrealizować zadania, które stoją po stronie samorządu, tak? Ale to jest też druga strona. Ta organizacja musi sobie zdawać sprawę, że ona nie idzie po jałmużnę, tylko, bo to jest dwustronna relacja. To nie jest tak, że jest relacja jedna strona. Obie strony grają w tą samą grę. Czyli często jest tak, że organizacje chcą być chcą być poddanym i ciągu, żeby wuj był księciem. No tak to krótko jednostronnie wygląda, że niektórym dobrze jest być poddanym, a innym dobrym, żeby być księciem, a powinno być inaczej. Powinien samorząd wiedzieć, że organizacje realizują jego cele, które powinien realizować ze względu na swoją rolę, jaką pełni w społeczeństwie, a organizacje powinny wiedzieć, że tą rolę mogą spełnić. Tak samo z pracodawcą. Musimy pokazać pracodawcę, on jest po to, żeby zarabiać pieniądze, więc jak mu nie udowodnimy, że on zarobi pieniądze na tym, że będzie zatrudniał osoby niepełnosprawne, to on nie będzie zatrudniał osób niepełnosprawnych, bo on nie jest od tego, żeby też się przyznaje, żeby pełnić funkcje społeczne, to od tego, żeby robić biznes. I jak te wszystkie strony będą miały, wiedziały, w czym grają, w co grają, wtedy dopiero się zaczyna dialog, współpraca i można coś uzyskać i wywołać pewien pozytywny rezultat. Bardzo dziękuję. Iwan Dyrektor, to jest, to już jest najgorsze. Tak. Kropka nad i. W każdym razie tutaj tak wysłuchając ZUS, jakieś inne instytucje i tak dalej, że to tak działa i tak, a nie inaczej, w różnym stopniu, lepiej, gorzej. W każdym razie ciągle się to, zresztą jako dorośli mówimy, ten system. Natomiast mi się wydaje, że powinniśmy czasami, tak jak kiedy moje dzieci już troszeczkę starsze, ale dzieci takie kilkuletnie, nim pójdą do szkoły, to zadają pytanie ciągle, a dlaczego, a po co i dlaczego, nie? Dlaczego słońce świeci i tak, dla nas dorosłych jest to oczywiste i tak dalej, i tak ma być. A te dzieci zadają pytania, które się wydają na pierwszy rzut oka totalnie głupie, ale po pewnym czasie człowiek sobie zdaje sprawę, no może rzeczywiście coś w tym jest. I może my jako dorośli powinniśmy patrzeć na ten system przez pryzmat takiego, no, zacząć zadawać sobie pytania, czy akurat, a dlaczego tak ma być. I to jest właśnie moim zdaniem ważniejszą rzeczą, bo wszyscy, czy my jako reprezentujący, ja jako wójt, reprezentujący wóg, czy jakieś stowarzyszenie, wszyscy mówimy system taki jest, system tworzył ludzie, a nie, to nie jest jakieś mityczne, nie wiem, gdzieś ciało, które nigdzie nie istnieje. Także to powinniśmy po prostu starać się zmieniać i właśnie przez jakieś tego typu konferencje powinny po prostu wypływać jakiś impuls do zmian. Częściej pytajmy dlaczego. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tym panelu. Państwu bardzo dziękuję za to.